Not My Car, gra, dla której testów przesiedziałem do białego rana, żeby w konsekwencji powalczyć, nagrać, a później dowiedzieć się, że między 3 a 6 rano na tyle byłem padnięty, że nagrywałem zupełnie inny ekran. Niemniej pograłem, wideo w sieci jest, no to skorzystamy z ich treści, a ja opowiem wam odrobinę o nowym Battle Royale'u, który przez kilka najbliższych weekendów będziecie mogli testować, o ile oczywiście zarejestrowaliście się i dostaliście klucz Steam. Ale tutaj uwaga, w czasie trwania tego materiału na ekranie pojawią się 2 klucze Steam, które będziecie mogli wykorzystać, aby również załapać się na przyszłe testy. Not My Car ma być tym, czego jeszcze na rynku nie ma, chociaż jakby się dobrze uprzeć, to jest, w postaci oddzielnego trybu dostępnego w grze Crossout. Tam całość w stylu Mad Maxowym, tutaj natomiast, no jakby taki klimat pierwszej mapy z PUBG, ale bez ludzi, lecz z samochodami w roli głównej. Same testy tego tworu odbywały się na Steamie, jak mówiłem wcześniej, na ekranie będziecie mogli zobaczyć kluczyki, które będziecie mogli później wykorzystać, aby wspólnie ze mną koczować w nocnych godzinach na rozgrywkę w Battle Royale'u, który jest jeszcze zbugowany, który waży może niezbyt wiele i który może intrygować. Na dany moment jedyna dostępna opcja z pozycji lobby to quick match w formie solo. Nie było rajdów grupowych, nie było także rozgrywki w parach. To jednak obowiązek i z czasem zdecydowanie można liczyć, że zostaną te tryby wprowadzone. Nie zabrakło natomiast sklepiku, podglądu statystyk i garażu. W nim, podobnie jak w Rocket League na przykład, możemy modyfikować nasz pojazd, dodawać rogi, flagi, nawet samochodowe emotki. Tym samym będziecie mogli pobawić się jako taką kustomizacją. Pora natomiast wejść do meczu. Rozgrywki ruszały z umiarkowaną szybkością. Lobby z kolei było niczym innym jak szeregiem wiatr, z których wyjeżdżały kolejne auta. Można było poskakać, wykręcić parę fajnych akrobacji i czekać. Niestety, w większości przypadków nie osiągnęliśmy większego pułapu osób w czasie zabawy. Maksymalnie grałem wspólnie z 37 osobami na dość sporawej mapie. Co prawda samochody poruszają się tutaj szybciej, więc łatwiej było wyszukać przeciwnika, ale mimo wszystko matchmaking zdecydowanie nie zachwycał. A propos, zastanawialiście się, jak spadamy na mapę? Oczywiście z pokładu samolotu. Następnie lecimy jak bezwładny klocek, póki nie rozwiniemy spadochronu, co pozwala jako tako dobrać miejsce lądowania. Wówczas jednak możecie liczyć na takie sceny. Samochód zamiast na 4 koła spada na zderzak, przewraca się, a my tracimy chwilę na jego ustawienie. Dalsze kroki chyba znane są większości osób, które grały w Battle Royale, prawda? Szukamy broni, której za wiele mieć nie możecie, bo na aucie mieści się 2 pozycje. Jedna mniejsza i poboczna, druga większa i główna. Przykładowo będzie to małe działko i wyrzutnia rakiet, bądź duży karabin strzelający solidną ilością mniejszych pocisków. Oprócz tych atrakcji mamy przykładowo dostęp do niewidki, która faktycznie czasem się przydaje, no i do tarczy pozwalającej zachować nas przy życiu odrobinę dłużej. Ewentualnie takie rzeczy jak systemy naprawcze także zostały zaimplementowane. Auto z kolei, jak możecie się domyśleć, posiada punkty życia. Są też strefy uszkodzenia, koła, skrzynia biegów, a poza tym otrzymujemy także wskaźnik dopalacza, który systematycznie regeneruje się po jego używaniu. Po całej mapie z kolei rozsiano także stacje paliw, przy których możecie się zregenerować, jeżeli chodzi nie tylko o dopalacz, ale przede wszystkim o wasze życie do pełna w razie uszkodzenia. Tym samym brak zestawu naprawczego nie oznacza końca zabawy, szczególnie jeżeli macie w pobliżu taki punkt odrodzenia. Czy jednak ta gra jest aż tak niesamowita, jak można by się spodziewać? Z jednej strony jest to forma jeszcze nieprzerobiona, świeża. Z drugiej, beta pokazała, że auta wymagają po pierwsze bardzo dobrego połączenia z serwerami, bo pingi potrafiły zabić rozgrywkę. Przeciwnik, czy też my, zacinaliśmy, skakaliśmy, teleportowaliśmy się, a precyzja ruchu pozostawiała wiele do życzenia. Matchmaking też wołał o pomstę do nieba. Mało graczy na dużej, choć moim zdaniem średnio zróżnicowanej mapie. Kilkuminutowe oczekiwanie na partyjkę, która toczyła się stosunkowo szybko, no trochę to średnie. Brakowało także losowych zdarzeń, jak zrzuty, bombardowania i inne tego typu atrakcje. Problematyczne okazało się również dostosowanie ekranu gry w momencie, kiedy domyślnie odpalała się ona w 4K, odczytując moje 3 monitory jako jeden duży wyświetlacz. Dopiero grzebanie w plikach pozwoliło mi ustawić standardową rozdziałkę. Tym samym pierwsze testy podsumować można faktycznie jako testy. Sporo bugów, ładna szata graficzna, niewiele rzeczy do robienia. Kto jednak spodziewa się czegoś więcej po Battle Royale'u z samochodami?
No właśnie, to jest temat, który pozostawiam do dyskusji w komentarzach. A teraz uciekam. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapę w górę, jeżeli całość Wam się spodobała. No i do usłyszenia. Hej!